sposobem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie i transformacji, ale o bezpieczeństwie i transformacji energetycznej. A moimi Państwa gośćmi będzie Aleksandra Fedorska. Witam Cię serdecznie, Olu. Witaj. Oraz Mateusz Duch. Witam Cię serdecznie, Mateusz. Witam serdecznie, dzień dobry. Chcę z Wami porozmawiać o transformacji, bo mam wrażenie, że my jako Polska troszeczkę przegapiliśmy moment i to nasze bezpieczeństwo energetyczne może być zagrożone, ale z drugiej strony, gdy powiedziałem naszym widzom, że rozmawiamy o transformacji energetycznej, to padł przede wszystkim jeden bardzo znany temat, czyli raz kwestia gazu w energetyce europejskiej i kwestia tej zielonej wyspy. Czy my rzeczywiście dążymy do tego, żeby być zieloną wyspą w świecie tak naprawdę czarnym i brunatnym? Jak wy to widzicie? Jeśli mogę sobie pozwolić zacząć teraz naszą rozmowę, to my chcemy być rozsądną odpowiedzią na te dyskusje, które w ostatnich tygodniach się bardzo nasiliły. Naszym zdaniem nie sprzyja to ratunkowi naszego klimatu, a nie sprzyja to już w ogóle naszej sytuacji gospodarczej, że wokół transformacji energetycznej wybucha histeria. Jakaś apokalipsa, która nas już niedługo czeka, jakiś upadek. To tak nie jest. Transformacja energetyczna jest bardzo długim procesem. I moim zdaniem, i tu będę rozmawiać na ten temat właśnie z Mateuszem Duchem, konieczne jest, abyśmy rozsądniej na ten temat rozmawiali. Także w kontekście globalnym, ale wcale nie jest to jakąś tragedią, że jesteśmy bardziej zachowawczy od innych krajów i że po prostu musimy transformację dopasować do możliwości, które akurat my w naszym kraju mamy. Mateuszu, jak sądzisz? No u nas, jeżeli chodzi o podejście do tematu, to oczywiście jest to temat od ściany do ściany, tak? Można powiedzieć, radykalne podejście. Nie ma takiego zdroworozsądkowego podejścia, czyli albo wszyscy są przeciwko, albo wszyscy są za. No i albo zależy, po której stronie się opowiesz, to znaczy, że i tak jesteś zły dla jednej czy drugiej strony. I to jest ogromny błąd. Natomiast co do transformacji, to jest maraton, bardzo długi bieg, ale obserwując to, co dzieje się w Unii Europejskiej, to ktoś postanowił, że my, będąc słabym zawodnikiem pod względem kondycji, mamy przebiec ten maraton w tempie, które my nawet byśmy nie przebiegli półmaratonu. Po prostu mamy go przebiec szybko, nie będąc do tego przygotowanym kondycyjnie, nie mając tylko odpowiedniego zaplecza. Tak jak zawodnik, biegacz, to pokonać odpowiedni dystans, no to musi długo trenować, mieć odpowiednie przygotowanie, odpowiednie też oczywiście sprzęt, obuwie. A u nas to wygląda tak, że ktoś postanowił, dobra, podkręcimy śrubę, jedziemy z tematem. Co będzie później na końcu, okaże się. I dla mnie takim wyznacznikiem tego, że to jest jednak duży znak zapytania, czy to się w ogóle uda, to jest w ogóle transformacja energetyczna w Niemczech. Bo my mówimy cały czas o transformacji energetycznej Unii Europejskiej, Europy. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, na kim my się mamy wzorować? Bo jest taki lider, oczywiście tutaj mówię o naszych sąsiadach za Odry, bo jak się przełoży to, jak wygląda ich transformacja, jak Berlin prowadził tą transformację, to można zobaczyć, że Europa ma po prostu praktycznie skopiować te rozwiązania niemieckie. Czyli transformacja oparta na słońcu, wietrze i gazie ziemnym. Ale to Mateusz, wchodzę Ci w zdanie i pytam Was, Ciebie Olu i Ciebie Mateuszu, jako laik w tej kwestii, bo z jednej strony ja pamiętam 2 lata temu, gdy czytałem pewien artykuł dotyczący, poprawcie mnie jeżeli się mylę, Energiewende, czyli tego planu niemieckiego. Tam gaz odgrywał istotną rolę właśnie w tym procesie transformacji i ja rozmawiając dzisiaj chociażby z moimi sąsiadami, ja mając 34 lata i budując w tym momencie dom, to ja czuję w pewnym momencie, że idziemy w trochę w złym kierunku, bo co jakiś czas proponuje nam się nowe dofinansowania na nowe źródła ciepła i tak naprawdę ludzie, patrząc na tą transformację, oni zaczynają trochę wariować, bo nie wiedzą, czym w Europie za 15 lat będziemy tak naprawdę ogrzewać nasze domy. To prawda.
Zgadzam się z tobą, że u nas jest ogromne zamieszanie i ludzie zaczynają po prostu się w tym wszystkim gubić, bo tak samo jak ty, ja też mam na swojej głowie teraz budowę domu, to nie jest łatwe przedsięwzięcie, no i też porażają koszty tej inwestycji. I ja na własnej skórze się przekonuję, jeżeli ktoś uważa, że w Polsce stać miliony Polaków na to, żeby przystosować w szybkim tempie miliony domów, mieszkań do tych wymogów, jeżeli chodzi o wymogi termoizolacyjne, no to ja życzę powodzenia. To są po prostu tak olbrzymie koszty, a jeszcze wzrośnie zapotrzebowanie na towary, na usługi, no to automatycznie ceny pójdą w górę, więc ja nie widzę tego tak, że wszyscy się wyrobią w tym czasie. A co do tej Energiewende, tak, w tej chwili u nas trwa boom na instalacje gazowe, bo to widać, a jednocześnie już się mówi, że za kilkanaście lat tak naprawdę to już nie będzie dobre źródło ogrzewania, to będzie passé, tak, jak węgiel czy inne te ogrzewanie na substancje paliw kopalnych. Ale najlepsze jest to, że trwa boom, tak, wydajemy pieniądze, to grube. Mam paru znajomych, którzy w tamtym roku i w tym zrobili, teraz robią modernizację, czyli zamieniają źródła ciepła na gazowe. No i za kilkanaście lat będą musieli znowu wydać pieniądze, więc i to nie małe. To jest zamieszanie. Ludzie naprawdę zaczynają się zastanawiać, o co tu wszystkim chodzić. To faktycznie chodzi o to ratowanie klimatu, środowiska, czy tu chodzi jednak o biznes, żeby jak wyciągnąć najwięcej pieniędzy. Bo też jak się spojrzy na kalkulacje, też tam z półtora czy dwa miesiące wcześniej była wielka dyskusja, tylko niestety w mediach społecznościowych, bo główne media o tym nie mówią, że szacunki jednego z instytutów francuskich mówią, że my jako Unia Europejska mamy wydać od 30 do nawet 40 bilionów euro. Oczywiście część mówi, że nie wydamy tylu, bo wydamy mniej, no bo nie będziemy kupować wszystkiego nowa, tylko część. No ale to są i tak ogromne koszty. To jest więcej niż wynosi całe PKB Unii Europejskiej, prawie dwukrotnie więcej. Więc my będziemy musieli mieć ogromne zasoby finansowe. To jak zatem na kwestię gazu patrzy Aleksandra Fedarska? Transformacja energetyczna z użyciem gazu jako technologii pomostowej to jest niemiecki klasik. To jest, tak jak Mateusz powiedział, niemiecki wzorzec. Przechodzimy na OZE w bardzo szybkim tempie, tak jak Niemcy to robią, a naszą technologią pomostową, to znaczy ta, która ma stabilizować nasz system, będzie gaz. Niemcy chcieli, żeby ten gaz był rosyjski, bo byłby tani. I teraz bardzo ważne pytanie, które także my musimy sobie zadać. Czy to w gruncie rzeczy nie jest tak, że my tym sposobem wprowadzamy gaz w ogóle w tych ilościach w nasz system? Bo wzorując się na Niemczech, będziemy skazani na wielkie ilości importu gazu. Już teraz nasze zużycie gazu przecież wzrosło, jeśli weźmiemy pod uwagę, prawda, ostatnie lata. Znaczy, w ostatnim czasie przez te ograniczenia spadły, tak? Ale perspektywy wyniki wojny, prawda? No więc... Tak, ale perspektywy kilkunastu lat są szacunki, że nasze zużycie gazu, zapotrzebowanie wzrośnie o 50%, bo będziemy musieli zastąpić moce w przemyśle, w energetyce dla przemysłu z węgla na gaz. I tu jeden argument. Tak? Moment. Więc my idziemy, i tu słusznie powiedziałeś, jakby jedyną możliwą szkołą idziemy za Niemcami. Stop. Teraz trzeba przemyśleć, jakie są inne możliwości stabilizowania naszego systemu, jeśli już musimy, jak szaleńcy, pędzić za OZE. Tak? Bo tempo, które nadawane jest przez Brukselę, co chodzi o rozbudowę OZE, jest szalenie szybkie. Co oznacza, że musimy w szybkim tempie zbudować system stabilizujący nasz system energetyczny, tak? Dopasować się do momentu, gdzie na przykład nocą nie świeci słońce, albo na przykład przez parę dni nie mamy wiatru. Tak jak najbardziej bywa, i akurat nasz kraj nie jest obfity w wiatr. My mamy tylko jedyną możliwość, naprawdę tam trochę na Pomorzu czy na morzu, nigdy na Podhalu nie będziemy mogli generować wielkich ilości. No to jest oczywiste, prawda? Nie mamy takich warunków.
Dobrze, musimy się zastanowić, czy gaz jest faktycznie jedyną opcją stabilizującą nasz system. Bardzo dobrze, że myślimy o atomie i forsujemy tę technologię, bo ona faktycznie może stabilizować dobrze nasz system. Ok. Z drugiej strony, oczywiście, że węgiel jest brudny. Tak, to prawda. Mimo wszystko nie zapominajmy o tym węglu, bo on po prostu tu jest. On jest jednak pewną formą naszego bezpieczeństwa. Nikomu nie musimy polegać, nikomu nie musimy wysyłać jakichś pieniędzy, nic takiego. On po prostu leży pod naszą ziemią. Możemy jak najbardziej teraz węgiel krytykować. Mimo wszystko on tu jest. My mamy pełną strukturę nastawioną na węgiel. I nie musimy histerycznie teraz krzyczeć, nie musimy wymieniać setki tysięcy osób, które teraz umrą. Proszę, nie rozmawiajmy tak. Rozmawiajmy spokojnie. Naprawdę, ale wiesz, spokojnie. Ola, ale to się od razu zachodzi pytanie. Każdy zdroworozsądkowy człowiek chce żyć w kraju czystym, oddychać świeżym powietrzem. Oczywiście, ależ oczywiście. I mi jest trudno wytłumaczyć ludziom, zbić te argumenty, że jeżeli kraje, które wchodzą w skład szeroko pojętego Zachodu, mówię chociażby o Australii, o Japonii, które w te technologie węglowe inwestują. I to nie mówimy, proszę Państwa, o inwestycjach typu nowe elektrownie węglowe, tylko w sposób przetwarzania węgla na energię. A tutaj mamy jednak jeden wielki chaos. I z tego, co też mówił Mateusz, kilkanaście miesięcy temu polskie sieci gazownictwa ogłaszają, że wyczerpuje im się budżet na budowę tych przyłączy kolejnych, czyli zapotrzebowanie jest duże. A pamiętamy doskonale, jak było. Najpierw wmawiano ludziom olej opałowy, dotacje na ekogroszek, z ekogroszku dotacje na gaz i pelet. I to mam wrażenie, że na tym tylko i wyłącznie polega polityka Unii Europejskiej, by tak naprawdę zaraz pewnie po gazie będą dotacje większe do pomp ciepła. Z czego to wynika? Jeżeli możecie mi odpowiedzieć, Olu. To straszne tempo, które się temu nadaje, to jest jakby eskalacja kolejnych żądań. Zauważcie, jak szybko te granice się jakby kurczą. Była granica do 2030, prawda? Teraz już mówimy o następnej granicy, gdzie chcemy 90% przecież CO2 ograniczyć do 2040, tak? Cały czas to nabiera na tempie, cały czas nabiera, zawsze jest mało i moim zdaniem zaczynamy przekraczać pewną zdroworozsądkową granicę między słuszną i proszę, przecież oczywiste jest, że każdy z nas, tutaj ta nasza trójka, ale myślę, że olbrzymia większość naszego państwa, wszystkich obywateli, oczywiście, że chcemy mieć dobry klimat, prawda? My chcemy ratować klimat, a nie go niszczyć. Czy ta metoda, tak jak ty mówisz, tak, tworzenia chaosu, ustawowego chaosu, moim zdaniem także mentalnościowego chaosu, bo my specjalnie, czy nie my, tutaj konkretnie Bruksela, ale także część mediów w Polsce, w Europie, na świecie, chce pewnej paniki. I teraz wkracza dyskusja, jak tą transformację energetyczną, jak dojdzie do transformacji gospodarczej. Zauważmy, że cały czas teraz wraz z ochroną klimatu nagle w bardzo szybkim tempie przechodzimy do tego, jak na tym fundamencie, że chcemy uratować klimat, zarobimy pieniądze. Zauważyliście? I tak, te dwie dyskusje, i te dwie dyskusje zaczynają się w mojej ocenie niezdrowo, bardzo niezdrowo rozwijać. Bo jeśli my mówimy, jak zarobimy pieniądze, tak, to znaczy, że zarobimy je na ochronie klimatu. Więc my musimy stworzyć sytuację, że ten klimat jest maksymalnie zagrożony. Żebyś ty od razu czuł, że ty musisz masę pieniędzy w to zainwestować. I to się właśnie teraz aktualnie dzieje. My jesteśmy pchani w coraz to mocniejsze impulsy. I to nie jest zdroworozsądkowe, to jest po prostu panikarstwo. Zwykłe panikarstwo. Kup to. Kup to następne. Tak jak powiedziałeś, tak? Był gaz, potem był pelet, a teraz już są pompy ciepła.
To następne jest cały czas pchane. No ale słuchajcie, ja pamiętam ze szkoły i to przecież była przecież wielka akcja informacyjna, nie tylko w Polsce, ale na świecie, dziura ozonowa. I to też wtedy to był początek tych zmian dotyczących transformacji energetycznej. I mam wrażenie, że koło błędnie się toczy. Ale wiesz co, ale to było proste, bo to było bardzo proste. To była jedna kwestia, tak? To można i było. Ograniczenie. Ograniczenie i potem była kropka. Ale teraz jest coś, gdzie ja nie widzę, żeby ani Bruksela, ani media, ani aktywiści ochrony klimatu postawili gdzieś kropkę. Zauważ, wytyczyli cele, już wytyczają następne. Są następne cele, jest coraz szybciej. Dam wam przykład z tym nieszczęsnym węglem w Niemczech, tak? Wytyczono im cel ostatecznego odejścia od węgla. To miał być rok 2038. To była komisja, tam się zeszły związki zawodowe, górnicy, przemysł. Wszyscy usiedli razem i postawili tam kropkę. Zobaczcie, co polityka z tego zrobiła. Zrobili takie ciśnienie opinii publicznej, że w zachodniej części Niemiec już od węgla odejdzie się w 2030. Co jest technicznie prawdopodobne. Mówię, ale przecież tam pojawiają się głosy, też jak czytam różne rodzaje artykuły, że takie szybkie odejście od węgla w Niemczech może spowodować zagrożenie dla stabilności sieci. Tak, mówią fachowcy, zdroworozsądkowi, tak. Ale zauważ, co robią media i co robią politycy. No, że odchodzimy, że w 2030 roku zamykamy śluz i po problemie, ale tak właśnie nie jest, bo my też mówimy cały czas o wiatrakach, panelach, o tych pompach ciepła, tylko my zapominamy o jednym. Ten typ transformacji, który też jest nazywany rozproszony, bo my musimy zbudować gigantyczne źródła wytwarzania prądu na olbrzymich powierzchni i my musimy zbudować odpowiednio do tego infrastrukturę, zmodernizować istniejącą. Przecież też ostatni raport, który sami Niemcy opublikowali, ten Trybunał Obrachunkowy, który tam sprawdzał, no to oni są kilka lat do tyłu. To jest dopiero powód do niepokoju. Ja bym bardzo chciał, żeby o tym dokumencie była mowa w Polsce, żeby był przetłumaczony bardzo dobry na język polski. Kilkadziesiąt stron bardzo dobrego pracowania. Tam jest wprost napisane, że Niemcy, jeśli chodzi o transformację energetyczną, ta ich transformacja nie spełniła trzech podstawowych warunków. Wydali dziś setki miliardów euro, 20 lat, a w 2024 roku transformacja nie spełnia trzech podstawowych zapisanych ustawowo warunków. To jest dopiero powód do niepokoju. I my mamy teraz gonić króliczka, jak sami Niemcy, którzy są liderem, czy też chcą się krować na tego lidera, nie mogą tego królika złapać, a jednocześnie stawiają kolejne cele i ten królik coraz dalej im ucieka. Mateuszu, to jest coś niebywałego. Tak, bo to jest niemiecki model Energiewende od góry. Spójrz, ile się stało w Polsce dobrego dla OZE, jak wszedł w życie plan Energiewende od dołu. Bo ja jestem przekonana, że ludzie chcą czystego i zielonego otoczenia. Tak? Ja chcę tak, przyszłości prawda. Dla mojego dziecka. Tak? Ja nie chcę, żeby ono było trute. Mi się zdaje, że każdy z nas to chce. I Energiewende, to znaczy transformacja energetyczna, ona musi iść moim zdaniem od dołu, nie od góry. Bo to się po prostu nie uda. Ludzie są tym strasznie zmęczeni już i w pewnym momencie powiedzą nie, bo nie. Ale jakby to było od dołu, takimi maleńkimi, zobacz, co się stało w nas wszystkich, jak ten pierwszy mały mój prąd. Pamiętacie? Ten pierwszy, gdzie ja sobie mogłam, te panele, ja się cieszyłam, też zdobyłam pewną autonomię, nie? Mogę sobie zrobić troszeczkę, to jest mój tutaj własny prąd, ja sobie tutaj coś ugotuję, czy coś to jest moje. To moim zdaniem wieszczyło, to była pewna jaskółka i musimy moim zdaniem wrócić do tego punktu, dać ludziom, najpierw ludziom, oczywiście chodzi też o przemysł, chodzi też o firmy, one moim zdaniem też chcą się zachowywać proekologicznie. Ja w przeciwieństwie do dyskutantów na przykład w Kanale Zero nie widzę ludzi, którzy dzień i noc myślą nad zniszczeniem klimatu.
No kurczę, nie mogę ich znaleźć. Ja widzę ludzi, którzy są proklimatyczni. Oczywiście, że zmiany potrzebują czasu. Zmiany muszą mieć ręce i nogi. Zmiany muszą być stabilne. I inaczej niż to zaczynają Niemcy, ale Niemcy generalnie są krajem, gdzie wszystko idzie od góry na dół. Niemcom trzeba powiedzieć, co mają chcieć. Ale głównie przecież na świecie jest inaczej. Ludzie chcą od dołu i mają swoje potrzeby. Czy nie należałoby przeprowadzić transformację energetyczną od dołu, tam gdzie ludzie chcą mieć tańszy prąd, to jest po pierwsze. Ludzie chcą mieć, tak w moim przekonaniu, swój prąd. Tak? Bo to ma w założeniu, OZE ma nam dać naszą autonomię. Że ja sobie wytwarzam sama na moje potrzeby. No właśnie, to mówisz tutaj o takim poziomie tych pojedynczych domów, tak, gospodarstw domowych, ale tak, też jak się wczyta te wszystkie założenia, które były tworzone 20 lat temu, to właśnie ta transformacja energetyczna, zielona transformacja miała dać tą niezależność gospodarczą Unii Europejskiej. Tylko jak się patrzy na rezultaty, nie udało się. Plan się po prostu, no rypła się sprawa, bo w tej chwili jak się spojrzy na to, skąd my importujemy potrzebne komponenty, no to się okazuje, że my jesteśmy uzależnieni po uszy od Chin. I tu argument, że jak my zrezygnujemy całkowicie z węgla, okej, dobra, nie ma węgla, nie importujemy w ogóle węgla, bo Niemcy nadal importują węgiel kamienny, choć od 2018 roku nie mają kopalni czynnej, bo zamknęli, bo się tym pochwalili, ale węgiel ale sprowadzają. Elektrownie mają. Ale elektrownie mają, tak, działają. Nawet teraz chcą cały czas je mieć w rezerwie, w razie czego. To jest dopiero, budują ekologiczny system, a jednocześnie tam z tyłu ma być wsparcie oparte właśnie na węglu również. No to jest też ciekawe. No zobacz, tak, Chiny ale, będą... chciałem powiedzieć o jednym argumencie, że argument jest taki za transformacją. Transformacja da nam niezależność od innych państw producentów. To jest nieprawda. Będziemy nadal zależni od zewnętrznych podmiotów. Możemy, powiedzmy tak, z dnia na dzień pstryk, nie ma węgla, ale wszystkie komponenty, praktycznie wszystkie komponenty do produkcji turbin wiatrowych, fotowoltaiki, pomp ciepła, i przede wszystkim bardzo ważnych metali ziem rzadkich, niklu, kobaltu, też miedzi. My będziemy to wszystko importować, więc tak naprawdę statki z węglem zamienimy na statki, które będą te towary przywozić. Więc argument to, że transformacja nas uniezależni, jest po prostu chybionym argumentem. My nadal będziemy zależni od importu z zewnątrz, tylko co innego będziemy sprowadzać. Więc my popełniliśmy błąd, jako Europa, że my tą produkcję komponentów wyprowadziliśmy na zewnątrz. My nie kontrolujemy tego, my jesteśmy zależni. I w tym momencie my mamy tak naprawdę nóż na gardle, bo jeżeli Chiny odpowiedzą na nasze działania, czyli Brukseli, działania dotyczące wojny cenowej, czy też postępowań przeciwko Chin, bo jednak Chiny stwierdziły, że chcą na tym poziomie transformacji energetycznej zdobyć rynek i kosztem Unii Europejskiej zarobić, no to my możemy się nadziać na wyższe koszty dotyczące transformacji, bo Chiny wprowadzą dodatkowe opłaty. Tak jak my wprowadzimy te wszystkie opłaty, które mają wymusić na innych państwach to przejście na transformację. I też musimy wiedzieć o jednej rzeczy. Nie wiem dlaczego, ale ja mam wrażenie, że wielu decydentom w Europie, politykom, wydaje się, że oni mają sprawczość globalną, że oni mogą wymóc na innych państwach, jak Chiny, Indie, USA, Australia, Indonezja, Japonia, to, że tamte państwa zrobią to, co Bruksela chce. No ale nie robią tego. Oczywiście transformacja jest krzykliwym tematem, bo może na tym fajnie zarobić i zarabiają na tym państwa, które produkują te komponenty, ale oczywiście mówi się, że Chiny są liderem transformacji, no bo mają takie możliwości, produkują komponenty i sobie budują te tanie wiatraki, gdzie energia jest dużo tańsza. Ale ja w tej chwili na przykład Indie. Indie na przykład chcą zwiększyć wydobycie własne krajowe węgla i zwiększyć spalanie tego węgla, bo potrzebują ogromnej ilości energii do rozwoju, bo Indie w najbliższych dekadach będą się dynamicznie rozwijać. I jak my, Unia Europejska, wymusimy na Indiach to, no słuchajcie, kochani, no Hindusi, no
No wiecie, my tutaj walczymy z globalnym ociepleniem, to tak głupio, że wy zwiększacie o 400 milionów wydobycie węgla u siebie i spalanie go. No, spróbujcie ograniczyć, przejść na tą zieloną transformację. No i teraz jestem ciekawy, jak Unia Europejska wymusi na Indiach to, a na Chinach. Chiny przejdą w swoim tempie, o czymś przebąkują. Tak. Przecież po ostatnim szczycie w Dubaju, tak, bo to był COP28, Chiny oczywiście, my jesteśmy liderem tej transformacji. Chiny są liderem, mówią tak. Więc wy nie zmuszajcie nas, żebyśmy jeszcze szybciej to robili. My zrobimy to własnymi krokami. Zobacz, jak wytyczyli sobie, tak, 2065. To ma być ten moment tej neutralności. Halo? Aleksandra, jesteś? Halo, halo? O, coś zawiesiło. Chyba nam Ole niestety tak, rozłączyło. Aleksandra chciała powiedzieć, że Chiny wyznaczyły ciekawą sobie tą granicę, tak? Odległejszą niż Unia Europejska. I na razie wygląda to tak, że Chiny oczywiście mają czym się pochwalić, jeżeli chodzi o budowę tych mocy wytwórczych w OZE, o czym się tutaj mówi, ale tak naprawdę jednocześnie budują system cały czas oparty na węglu, tak? I fajnie to wygląda, że może no, Chiny zbudowały, nie wiem, 10 czy 15 razy więcej mocy w OZE niż Unia Europejska. Okej, okay, ale jednocześnie cały czas mają ten węgiel. Dlaczego oni zamiast redukować ten wydobycie węgla czy też spalanie, oni cały czas te elektrownie budują? Bo oni wiedzą, że bez zaplecza takiego stabilnego, że chodzi o wytwórcze moce, no ta transformacja im się nie uda. Też przecież mówią eksperci, że nie uda się dokonać transformacji energetycznej wyłącznie na OZE. To jest niewykonalne. Bo teraz tak, jeżeli my mamy mieć prąd tylko z wiatru i ze słońca, no to naturalną rzeczą jest, że ten wiatr i słońce raz świeci i wieje, a raz nie. Przecież zdarzają się takie okresy, kiedy nie ma ani wiatru, ani słońca. I co wtedy? Jeżeli my, tak jakby Niemcy chcieli wyrugować całą energetykę jądrową, na szczęście jest odwrót. Zobaczymy, czy to się uda wplątać ten znowu energetykę jądrową w unijną machinę, bo to tutaj jest duży opór lobby, można powiedzieć, niemieckiego. Jeżeli byśmy nie mieli tego atomu i węgla, no to gaz, tak? Na gazie byśmy musieli jechać w tych okresach, kiedy nie mamy tej energetyki z naturalnych źródeł, czyli tego wiatru i słońca, a to powoduje, że my i tak będziemy spalać to paliwo kopalne. Gaz jest paliwem kopalnym. Oczywiście jest mowa o wodorze, no tylko że wodór to też jest nadal śpiew przyszłości i też nie do końca, czy on wejdzie na taką skalę, jak to się jest przewidywane. Tylko też trzeba pamiętać, że wszystko się odbywa za pomocą dotacji. Pieniądze publiczne są w to pompowane, bo też jak Aleksandra powróci, to też mu na pewno powie, jak się zapytamy, ile Niemcy wydają rocznie na wspieranie tej transformacji. To jest też bardzo ciekawe zagadnienie, że my nie patrzymy na transformację, mówi się nam, to jest bardzo fajne narzędzie do rozwoju gospodarczego. Okej, okay. Tylko dlaczego my robimy w ten sposób, że poza warunkami wolnego rynku wspieramy to? No bo to są dotacje, są subwencje. Przecież Niemcy wspierają swoje firmy, które mają problemy właśnie z cenami prądu, żeby jednak zostawały w Niemczech. Tak jak spojrzymy, co jest celem tej transformacji? I celem transformacji jest to, jak tutaj mówili Niemcy o sobie, pozwolę zacytować. Tak, Mateusz, ale od razu nachodzi mi pytanie, ile w tym rzeczywistego interesu, a ile może, nie chcę się narażać, ale ile ideologii? Sporo, bo jak się spojrzy na niektóre historyczne zachowania, to człowiek zachodzi w głowę, o co chodzi, no? Przecież można normalnie porozmawiać, bo energetyka to są sprawy fizyki. To są normalne sprawy techniczne, a to czasami jest dyskusja taka, jakby to chodziło o jakąś religię, że ktoś myśli, że to uratuje wyłącznie świat. No nie, my też musimy pamiętać, że my potrzebujemy ogromnych mocy. Oczywiście, jeżeli wszystko ma być na prąd, no to my teraz zużywamy ogromnej ilości tego prądu, ale jeżeli my mamy pójść tą elektryfikację transportu, mamy pójść w
zeroemisyjne budownictwo, czyli wszystko będzie ogrzewane, napędzane prądem. To na miłość boską, my tego prądu będziemy zużywać 2-3 razy więcej, zamiast, bo musimy zastąpić, tak, tą energię, która była wytwarzana z węgla, z ropy, z gazu. To są naprawdę... Tylko ja mam wrażenie, że przynajmniej na warszawskim podwórku wymaga się szybkiej transformacji, ale z drugiej strony nie przedstawia się jasnych programów na budowę nowych zakładów, no bo mówimy oczywiście o atomie, ale mamy przecież dwa duże zakłady, o których w ostatnim czasie jest dość głośno. Mowa tutaj o Turowie, mowa tutaj o Bełchatowie, które odpowiadają za istotną część naszego zapotrzebowania energetycznego. A planu jakiegoś wybitnego na te obszary nie ma, przynajmniej na razie. No, ale jeśli chodzi o Bełchatów, no to teoretycznie, że on ma być wygaszony i jeżeli dobrze pamiętam, się nie mylę, to tak do 2070 roku to tam mają być dwa duże zbiorniki wodne, ma być nowe centrum rekreacji, tak? Jeden wielki, głęboki. Tak, ale tam chyba jest, że są dwa wyrobiska i tam po środku trochę połączą, jest. Połączą, tak, tak. Jest wyżej, ale takie właśnie mają, i to mają być chyba najgłębsze w ogóle największe, jeziora. Największe jezioro. Tak, i to będzie trwało ze 20 parę lat takie napełnianie. Z drugiej strony, no jeżeli się nie mylę, to jest chyba obecnie 20% prądu z Bełchatowa Polska posiada. Z Turowem to, to może tak ze 27, tak, czyli jest prawie na trzecia prądu. I my naprawdę mamy ten problem mocy wytwórczych, no bo nam brakuje, będzie brakowało, no bo nie, u nas jest problem taki, że i to trzeba powiedzieć, politycy dali ciała, bo przespaliśmy kilkanaście lat. No właśnie, a tempo duże. Inwestycji... to jest tak, zamiast trenować swoją kondycję przez ostatnie lata, czy kilkanaście lat, no to sobie co niektórzy tak siedzieli na ławeczce, tak sobie bimbali, a przyszedł ten starter w postaci Brukseli, czy też decydentów brukselskich, kazał, proszę stanąć na start, wziął pistolet, puf, proszę bardzo, biegniemy. A my po prostu bez kondycji, bez przygotowania mamy... No wiesz, tylko nasza gospodarka z niemiecką to jakby Mercedesa porównać do Poloneza. To prawda, ale trzeba powiedzieć, lepiej znieśliśmy te ostatnie lata. Witamy serdecznie Olę po problemach technicznych. Olu, Mateuszu, rozmawialiśmy ja o właśnie wyścigu. Tak, ale Mateuszu, ja bym tu chciała wnieść pewną poprawkę. No. Powiedz mi, zobacz, na tym naszym węglu, tak, na tym naszym starym systemie mamy wielkie, olbrzymie elektrociepłownie, tak? Właściwie nasz system stoi na tych olbrzymach jeszcze z PRL-u. No tak, tak jest, to nie? Prawda, tak, tak. To jest system Słuchajcie, zbudowany w poprzedniej epoce. Nikt, absolutnie nikt w naszym regionie nie rósł gospodarczo tak jak my. Tak? To my ściągnęliśmy największe fabryki, my jako tako utrzymaliśmy tu nasz przemysł. A dlaczego? Bo mieliśmy energię. Jak my byśmy, przyjmijmy, 10-15 lat temu, 20 lat temu, zaczęli robić tu wiatraczki i gasić nasz węgiel, to nie bylibyśmy dzisiaj krajem przemysłowym. My musimy się zastanowić, co to znaczy, jak my wprowadzimy transformację energetyczną. Tak jak tutaj jest mowa przecież o tych minus 90% CO2 do 2040 roku. Czy wtedy da się utrzymać przemysł? Spójrzcie. No, jeżeli mamy zastosować porównanie do największej gospodarki, która jest w Unii Europejskiej niemieckiej i tym sukcesie, no to przecież wystarczy spojrzeć na reakcję niemieckich przedstawicieli przemysłu. O to nie mówię wprost, no. To jest po prostu nonsens, te koszty nas wykańczają i my potrzebujemy energii, taniej energii, żeby być konkurencyjnym na świecie, no bo w USA, już nie mówiąc o Chinach czy Indiach, ta energia jest dużo tańsza, to powoduje, że u nas opłacalność produkcji jest coraz mniejsza. Przecież cały czas słychać te głosy różnych branż, branża motoryzacyjna, branża chemiczna, branża przemysłu wytwórstwa ciężkiego, przemysł cementowy. Wszystkie te branże mówią, że ta polityka nas wykańcza. Po prostu koszty są za duże. I to jest teraz, najlepsze, że... I teraz to, bardzo co... ważne...
Bardzo ważne zagadnienie. To, co było podstawą w rozwoju gospodarczego Europy po II wojnie światowej, czyli rozwój przemysłu, on jest po prostu, nie wiem czy świadomie, czy też po prostu nieświadomie, ale wygaszany, bo my wszystkiego nie zdołamy przekierować na ten nowy przemysł, tak? Ten zielony przemysł, skoro nawet już teraz na początku tej takiej dużej transformacji dostajemy baty od Chin na najważniejszych obszarach produkcji aut elektrycznych, turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. To znaczy, powiedzcie mi w przyszłości, jeśli będziemy spełniać te cele, które wyznacza nam Bruksela, z czego będziemy żyć? Nie wiem, z internetu. No, to jest bardzo energochłonne a propos, my o tym zapominamy. Tak. Wiecie, ile ale energii pożera? Tylko od 16 do 19. No to prawda. Z czego będziemy żyć? No to w takim razie do was, bo ja zawsze z wielką ciekawością na waszych social mediach czytam informacje dotyczące właśnie transformacji energii. To powiedzcie naszym widzom już na koniec, co musi się zmienić w postrzeganiu Brukseli i Berlina, bo nie oszukujmy się, że to Bruksela i Berlin dzisiaj decyduje o tym, jak wygląda europejski proces transformacji energetycznej, by my jako Polska za te 10 lat łatwo przeszli przez ten proces, szczególnie też mówię tutaj o tych obszarach objętych tym procesem sprawiedliwej transformacji, żeby po prostu każdy mógł raz, że oddychać świeżym powietrzem, a dwa, mieć w sieci odpowiednią ilość energii, by nasz przemysł się rozwijał. Mateuszu, ty chcesz zacząć? Jeżeli chodzi o to, to trzeba racjonalnie usiąść do rozmów i zrozumieć jedną rzecz. Radykalizm jest zły pod każdą formą i radykalne wprowadzenie zmian wykraczających poza realne zdolności wielu państw jest błędem, bo jeżeli najpotężniejsza gospodarka w Europie nie wytrzymuje tego tempa, to jak mają wytrzymać inni to tempo? To jest dopiero, inne państwa mają mniejsze zasoby też. Niemcy mają ten plus, że są bogatym państwem, nie mają też dużego zadłużenia, więc mają jeszcze zasoby, żeby to subsydiować, wspierać. A no to co, my będziemy transformacji wspierać zaciąganiem nowych kredytów, zobowiązań, albo będziemy wprowadzać dodatkowe opłaty, tak żeby z naszych pieniędzy, podatników, bo nie ma co się ukrywać, no nie ma czegoś takiego, że coś się zrobi z pieniędzy, pieniądze będą z nieba. Nie, pieniądze muszą być skądś wzięte, albo z kredytów, albo z kieszeni tych, którzy to wypracują, czyli nas obywateli. No to będziemy ponosić dodatkowe opłaty i będziemy to wydawać na tą transformację. Naprawdę w Europie trzeba usiąść i zrozumieć jedną rzecz. Tak, transformację należy przeprowadzić, ale przeprowadzić ją w zdrowych ramach czasowych, przystosowanych do realiów, a nie wydaje się komuś, że jak wpisze na papierze coś, to jest tak, papier wszystko przyjmie. Ale rzeczywistość pokazuje, że to nie jest ta droga. I to nie jest przypadek, że coraz więcej branż protestuje albo mówi, dajcie nam pieniądze, bo my już ledwie zipiemy. Bo jak nie, to przenosimy produkcję poza Europę, poza Niemcy, do USA, do Azji. I to się dzieje. To jest właśnie ten błąd. Zbyt duży radykalizm przy transformacji. Zdroworozsądkowe podejście. A jak na tą sprawę na koniec patrzy Aleksandra Fedorska? Ja nawołuję także do moich kolegów i koleżanek, publicystów, żebyśmy nie napędzali paniki, żebyśmy odeszli od histerii. I uważam, że należy nie tylko słuchać zwykłych obywateli, także my, prowadząc wywiady i rozmawiając z zakładami, musimy ich bolączki i to, co ich boli, to, co jest trudne, musimy naprawdę słuchać i ująć. Nie każdy, który ma problemy z transformacją energetyczną, a nawet jak my widzimy, nawet my, zwykli ludzie, mają z nią problemy, także po prostu finansowe. Tak, To nie jest od razu oszołom, który chce źle dla klimatu, to jest nieprawda, także górnik, który ma prawo ludzko żyć, nie jest kimś, kto nienawidzi naszego klimatu, to jest nieprawda, to jest także człowiek i jego potrzeby są także ważne. Transformacja energetyczna moim zdaniem musi wrócić do swoich podstaw, to znaczy musi być przeprowadzona od dołu do góry, bo ja jestem przekonana, że każdy jej pragnie. My chcemy lepszego świata, ale nie można nam tego batem nakazać, nie można nas skazać ani na głód.
ani na jakieś herezje, bo ma się taką ideę. Nie, to my, zwykli ludzie, chcemy uratować świat i mamy do tego prawo. A jeżeli też chodzi o taki poziom europejski, państwowy, to żeby wymusić na innych pozaeuropejskich dużych graczach, czyli Chinach, Indiach, czy innych dużych emitentach zanieczyszczeń, to tak naprawdę powinniśmy dokonać powrotu zdolności produkcyjnych do Europy. Bo w tym momencie my robimy odwrotnie. Wyprowadzamy i oni produkują, wypuszczając w atmosferę duże ilości zanieczyszczeń. A jeżeli my z powrotem wrócimy do Europy przemysłowej, opartej na produkcji prądu na stabilnych źródłach, i tutaj nie ma wyjścia. Energetyka jądrowa musi być i tu Niemcy po prostu strzeliły samobuja i chciały po prostu poderżnąć gospodarcze gardło Europie, niszcząc energetykę jądrową. Bo jak się patrzy na to, co robili Niemcy, no to jest po prostu zbrodnia. I Francuzi na szczęście się otrząsnęli, próbują, ale zmarnowali długie lata. Jeżeli my chcemy wymusić na innych zmiany, to musimy ich uderzyć gospodarczo, czyli musimy zabrać im źródło dochodów, czyli źródło produkcji dla nas, bo my te towary sprowadzamy, bo tam jest taniej. Konsument w Europie chce mieć tanie produkty, ale my to musimy wprowadzić w takim razie w Europie nowe rozwiązania obniżające koszty produkcji, tak żeby ten przemysł, produkcja wróciła. Jak wróci, to będziemy więcej produkować, ale w warunkach stabilnej gospodarki opartej na zeroemisyjnych źródłach energii. To automatycznie spowoduje, że w innych częściach świata pójdą po rozum do głowy, jeżeli chcą znowu mieć od nas inwestycje, no to muszą zacząć grać w nasze klocki, a w tym momencie grają swoimi. My nie mamy tej sprawczości, nie mamy możliwości wymuszenia, ale błędem też jest to, jeżeli postawimy na granicy te opłaty pod fajnymi nazwami, a tak naprawdę to są cła, no to my tak naprawdę zapłacimy jako Europejczycy wyższe ceny towarów. Oni i tak będą produkować, a my będziemy płacić więcej. No oczywiście. Na tym się skończy. Słuchajcie, bacznie przyglądamy się transformacji. Ja Państwu i naszym widzom deklaruję, że w niedalekiej przyszłości chciałbym jeszcze z Mateuszem i Zolą porozmawiać właśnie, może już nie europejskiej, ale tej globalnej transformacji. Czy my rzeczywiście stajemy się zieloną wyspą na tle węglowego świata, ale to już w przyszłej rozmowie. Olu, Mateusz, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Państwa, jeżeli interesujecie się tym tematem, ja odsyłam gorąco na media społecznościowe Aleksandry, do których link znajdziecie w opisie tego filmu, i do mediów społecznościowych Mateusza Ducha. Zresztą informacje od moich gości często znajdujecie na profilu WarNews na Twitterze, na który również gorąco zapraszam. I jeszcze raz serdecznie dziękuję. Moimi Państwa gościem była Aleksandra Fedorska i Mateusz Duch. Do widzenia. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Sponsorem programu były Militaria.pl